Wojciech Pasternak. Ja mam dwa pytania do pana Stanisława Michalkiewicza. Nie wiem, czy pan jest, że tak powiem, zorientowany, jakie są realia czegoś takiego, ale jest coś takie, taki jest przepis, że jeżeli w czasie, mówię tutaj o naszych relacjach z Niemcami, że jeżeli to nie są reparacje, tylko jest coś takiego, że jeżeli Niemcy osoby prywatne oszukali, okradli, to jest możliwość dochodzenia tych roszczeń przez potomków tych osób. Wiem, że była taka instytucja powołana po to, żeby to organizować. Oczywiście w Polsce nikogo o tym nie informowano, ale Niemcy jeszcze w latach 60. zostały przez zachodnich sojuszników do tego, że tak powiem, zmuszone, żeby taką formułę stworzyć. Z tego, co wiem, to nikt w Polsce z tego nie skorzystał. Ale taka formuła prawna istnieje i czy pan widzi, będę miał jeszcze drugie pytanie, czy pan widzi możliwość nagłośnienia, uruchomienia, dowiedzenia się czegoś więcej, jakby to w tej chwili wyglądało? Czyli żeby grupy osób prywatnych okradzione przez Niemców dochodziły swoich praw. Nie państwo, tylko osoby prywatne. Drugie pytanie mam takie, no ja mam taką informację, że kiedyś na Wawelu spotkał się Kneset. Czy panu jest wiadome, że taki fakt miał miejsce, czy to jest fake news i czy należałoby o tym głośno i bardzo głośno mówić, jeżeli to nie jest nieprawda? Dziękuję bardzo. Ależ to jest prawda. Jak najbardziej właśnie w Krakowie. Nie wiem, czy akurat na Wawelu, być może na Wawelu, ale w Krakowie się rzeczywiście izraelski Kneset wyznaczył sobie rendezvous tutaj. Nawet nie informując polskich władz o tym. Nawet nie informując polskich władz. Pani Ewa Kopacz stwarzała wrażenie, żeby zatrzeć tu niemiłą taką, że to ona coś tam wiedziała. Niczego nie wiedziała. Niczego nie wiedziała. Podobno organizatorem tego rendezvous był pan Jonathan Daniels, który teraz jest naszym największym przyjacielem. Co do, przepraszam, pierwsze pytanie, co do reparacji. Proszę państwa, od kogo ci poszkodowani by się... Ja nie słyszałem o takiej formule prawnej, bardzo przepraszam, ale nie słyszałem. Może rzeczywiście jest, ale może to jest plotka rozpuszczana przez obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm w momencie, kiedy wyczerpało się paliwo smoleńskie. Teraz tam trotylu trochę dorzucają do niego, to może tam jeszcze huknie, ale nie sądzę. Natomiast warto przypomnieć spotkanie pana ministra Czaputowicza z ministrem spraw zagranicznych niemieckim. Jeszcze wtedy chyba był Walter Steinmeier tym ministrem spraw zagranicznych, ale nie jestem pewien. Otóż pan minister Czaputowicz powiedział, że problem reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. I niemiecki minister spraw zagranicznych wyjaśnił dlaczego. Otóż konferencja w Poczdamie, bo to ona się wtedy podejmowała decyzję, bo Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Dönitza nikt nie uznawał. Niemcy zostały zlikwidowane jako państwo. Były cztery strefy okupacyjne. Więc konferencja w Poczdamie podejmowała decyzję co do reparacji też. I zdecydowała, że Polska dostanie reparacje z puli sowieckiej. Rosjanie mieli swoją strefę okupacyjną, więc tam z tej strefy Polska też będzie dostawała reparacje. Ale Rosjanie, jak to Rosjanie, dzielili się z Polską po bratersku. W zamian za co, znaczy to Polska nic nie dostawała, w zamian za co Rosjanie zażądali darmowego wybierania węgla górnośląskiego. No i dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił temu sprzeciwić, no bo jakby się sprzeciwił, to już by nie żył on. Ale kiedy Stalin umarł, to troszeczkę tam wszyscy powoli zaczęli nabierać odwagi i w 1953 roku ówczesny rząd polski postanowił zrezygnować z tych reparacji w zamian za obietnicę, że Rosjanie nie będą już wybierali za darmo górnośląskiego węgla.
I Rosjanie się zgodzili z tym, że przestali to dopiero po 56 roku. A do 56 roku jeszcze zbierali. I niemieckie stanowisko jest takie. Myśmy reparacje wszystkie wypłacili zgodnie z dyspozycją konferencji w Poczdamie. A jakie były rozliczenia polsko-sowieckie, to nas to w ogóle nie obchodzi. I pan minister Czaputowicz właśnie coś takiego powiedział, potwierdził to. Także nie, znaczy uważam, że, bo kto wystąpił z tym pomysłem reparacji wojennych od Niemiec? No pan naczelnik państwa, pan prezes Jarosław Kaczyński na takim mitingu Prawa i Sprawiedliwości w Piotrkowie Trybunalskim, kiedy już było jasne, że wyczerpuje się paliwo smoleńskie. I bardzo takim entuzjastycznie się zapalił do tego projektu pan poseł z Nowego Sącza, Mularczyk. On jest z zawodu adwokatem. No i powiedział, to my tu tam wymusimy teraz. Ale mówi, ja tu wystąpię po zasięgnięciu opinii Biura Analiz Sejmowych. To znaczy, że najpierw na początku żadnej opinii nie zasięgnął, tylko tak no, powiedział, co tam na język się przyniosło. Potem jak zasięgnął tej opinii, to już zmienił ton i powiedział tak, że on w takim razie przekona Trybunał Konstytucyjny, żeby polscy obywatele, coś tam zrobi Trybunał Konstytucyjny, żeby polscy obywatele mogli dochodzić tych roszczeń wobec Niemiec przed polskimi sądami. Jak dotychczas, to ponad 800 miliardów dolarów dla Polski od Niemiec wygrał taki pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki. Wygrał, ale przed jakim sądem? Przed Europejskim Sądem Polubownym, sądem arbitrażowym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. Teraz tylko wyegzekwować ten wyrok i już mamy sprawę załatwioną. Wojciech Struś, Fundacja Pronauka. Ja będę miał takie pytanie na końcu do pana redaktora Michalkiewicza, ale chciałbym wrócić do tej kwestii tego dwutlenku węgla, bo to bardzo tak groźnie zabrzmiało, 40 miliardów trzeba płacić. No, chciałbym potem prosić o wyjaśnienie pewnej kwestii. Po pierwsze, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to zupełnie coś wbrew logice. Dwutlenek węgla jest niezwykle potrzebny, chociażby dla wzrostu roślin, więc powinnam płacić za tą nadprodukcję, a nie żeśmy płacili. Jest to w ogóle taki sztucznie wykreowany potwór, takie coś jak w Loch Ness siedzi. Nikt tego nie widzi, ale tam jest w głębi. I teraz na czym to wszystko polega? Bardzo szybko Polska może ograniczyć, jeśli to już jest taka kwestia, tą emisję dwutlenku węgla. Bardzo szybko. I sądzę, że to całe tam ministerstwo, że pani Emilewicz tego nie wie jak, to się nie dziwię, ale całe to ciało doradcze na pewno wie, że to nie jest żaden problem. Więc wiemy, jak pomijając, że to jest nieszkodliwe, wiemy, jak temu przeciwdziałać, a tego nie robimy. Tak jakbyśmy byli umówieni z tą stroną, powiedzmy, niemiecką, że oni nas będą tym szantażować i będziemy musieli kupować od nich, czym obciążą naszą gospodarkę. My o tym dobrze wiemy, a nie przeciwdziałamy. Skąd to się bierze? No stąd, że Niemcy mają w Polsce bardzo wpływową agenturę. Tak samo jak miały w XVIII wieku Prusy. Także to stąd się bierze. Jeżeli w Parlamencie Europejskim zasiada pani hrabina Róża Thun und Handehoch, prawda? To i ona się opowiada za pogłębieniem integracji w Unii Europejskiej, to znaczy za czym? Za odebraniem resztek suwerenności państwom członkowskim. No to czego my się możemy spodziewać? Jakiej inaczej? Powiem tak, wie pan, to oczywiście
Józef Piłsudski kiedyś w 1923 roku tam takie przemówienie wygłosił, bardzo gniewne, tam brzydkich słów nawet używał. I żeby scharakteryzować taką sytuację całkowicie absurdalną, to powiedział swoim słuchaczom tak: wyobraźcie sobie, że zawiązuje spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. Wtedy wydawało się to absurdalne. A właśnie na tym to polega. Niemcy z Francją zawiązały spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. No i wypłukują, jak żeśmy usłyszeli. Wypłukują. No to dlaczego miałyby się powstrzymać przed tym? Całą swoją agenturę tutaj uruchomią, żeby tu jeszcze w szkołach będą edukacje od przedszkola, że tu słuchajcie, ekologia, tu ważne, nie można bąków puszczać, nie można to, nie można ten. I wie pan, ale proszę usiąść. Wspomniał pan, że logiki nie ma. No nie ma, ale to nie od dzisiaj. W 1968 roku bardzo popularna była taka anegdotka o Aronku. Dyrektor spotyka Aronka w czasie lekcji na boisku szkolnym. No i surowym tonem powiada: co jest? Dlaczego nie na lekcji? Na co Aronek mówi: panie dyrektorze, bo logiki nie ma. Jak to logiki nie ma? Co to ma znaczyć? Dyrektor wzburzony. A on mówi: już wyjaśniam, panie dyrektorze. Ja się zesmrodziłem i pan nauczyciel wyrzucił mnie za drzwi. I teraz oni tam siedzą, a ja chodzę po świeżym powietrzu. Proszę państwa, bardzo trafnie ten pomysł, ten projekt polityczny scharakteryzowała osoba niezwykle doświadczona w polityce europejskiej, która była przez 11 lat premierem Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie jest kibicem europejskiej polityki, tylko jej twórcą, a nawet nie tylko europejskiej, światowej polityki. Mówię o Wielkiej Brytanii i pani Margaret Thatcher. Otóż ona scharakteryzowała Unię Europejską jako projekt polityczny w tym politycznym aspekcie, że jest to narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Jest to narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Ja nie mam nic do dodania do tej opinii, zwłaszcza że uważam, iż Margaret Thatcher była nieporównanie bardziej doświadczona w polityce europejskiej ode mnie. Ja jestem tylko kibicem i tam takim próbuję być komentatorem, a ona była kreatorem tej polityki, więc doskonale wiedziała, co mówi. Proszę państwa, te słowa Margaret Thatcher znalazły nieoczekiwane potwierdzenie z najbardziej chyba autorytatywnych ust, mianowicie z ust naszej złotej pani z Berlina. Otóż kiedy kilka lat temu wybuchł kryzys finansowy w Grecji, Grecja stanęła na granicy bankructwa, wtedy z inicjatywy naszej złotej pani cała Unia Europejska, znaczy wszystkie państwa członkowskie, złożyły się na pożyczkę dla rządu greckiego, żeby dzięki tej pożyczce rząd grecki mógł wykupić swoje obligacje od niemieckich i francuskich banków. Nazywało się to ratowaniem Grecji przed bankructwem. Więc to operacja ratowania Grecji przed bankructwem pokazała, że na naszą złotą panią zawsze można liczyć, ale przy okazji, jak to Pismo Święte poucza, że z obfitości serca usta mówią, więc nasza złota pani wypowiedziała krótkie żołnierskie słowa, które troszeczkę demaskowały ten projekt polityczny. Otóż powiedziała tak: no nie może być tak, że my ratujemy Grecję, a nie mamy żadnego wpływu na to, co Grecja robi. Grecja musi nas słuchać. W tych krótkich żołnierskich słowach został zamknięty cały polityczny program budowy czwartej Rzeszy środkami pokojowymi, które okazały się znacznie tańsze i obciążone znacznie mniejszym ryzykiem niż środki militarne. Bo warto przypomnieć, że wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler też próbował zjednoczyć Europę i nawet w dużym stopniu mu się to udało. Ale jakim kosztem? Cała Europa została skotłowana, całe narody znienawidziły Niemców. No więc w końcu nic się nie udało. A tymczasem teraz nikt nikogo nie nienawidzi, wszyscy się kochają, wszyscy ludzie
a w każdym razie większość myśli, że tam z tymi braćmi to jest naprawdę. No i więc co to komu szkodzi, prawda? I ten program polityczny jest realizowany niestety za cenę wygaszania pozytywnych impulsów rozwojowych, które dało gospodarkom krajów członkowskich wspólnego rynku utworzenie właśnie wspólnego rynku. Ten projekt polityczny doprowadził do nałożenia ogromnej takiej biurokratycznej czapy na wspólny rynek. W rezultacie gospodarka krajów Unii Europejskiej stała się coraz bardziej przeregulowana, co wygasiło czy wygasza te pozytywne impulsy rozwojowe. I Unia Europejska właściwie nie jest państwem, nie jest organizmem, jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, zdolnym do konkurowania ze wschodzącymi, zwłaszcza potęgami ekonomicznymi. To jest, Unia Europejska coraz bardziej zaczyna przypominać luksusowy przytułek dla starców. No ale to nie jest jakaś taka wizja zachęcająca, zwłaszcza, że do tego luksusowego przytułku drzwiami i oknami wdzierają się rozmaici intruzi, którzy wcale nie chcą tych europejskich starców utrzymywać, tylko chcą im jeszcze wydrzeć resztkę tego bogactwa, jakie tu zostało zgromadzone, i się tym bogactwem podzielić po bratersku.